Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, minęła godzina 16. Rozpoczynamy siódmy tydzień działalności internetowego Domu Kultury, Miejskiego Domu Kultury Zgorzelec pod nazwą Zgorzelecka Domena Kultury. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotkanie ze mną, z Beatą Zygmuntowicz. I mam dla Państwa niespodziankę, bo przeniesiemy się za chwilę do Moskwy. Ale zanim to nastąpi, to powiem, że spotkamy się dzisiaj dwukrotnie, tak, bo dokładnie o godzinie 17 na żywo rozstrzygniemy albo ogłosimy Państwu wyniki internetowego konkursu recytatorskiego. Także bądźcie z nami teraz, w tej chwili, nie uciekajcie nigdzie, ale powróćcie już o godzinie 17, wtedy wszystko stanie się jasne. Konkurs, internetowy konkurs recytatorski jest już rozstrzygnięty. Dzisiaj poznamy wyniki. A ja bardzo zachęcam Państwa do skorzystania z kolejnego konkursu, kolejnej możliwości zaprezentowania swojego talentu. Tym razem konkurs talentów wokalnych. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Wiem, że już dwa filmy zostały przesłane. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych umiejętności wokalnych. No i stwarzamy Wam taką możliwość, że możecie zaprezentować się szerszemu gronu. Powiem tylko, że wszyscy ci najlepsi wystąpią w koncercie laureatów. Jak tylko to oczywiście będzie możliwe, to zaprosimy laureatów tego konkursu wokalnego do udziału w koncercie galowym, a Państwa publiczność do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, gdzie mam nadzieję już niedługo będziemy się wspólnie razem bawić. Mili Państwo, nauczona doświadczeniem z ubiegłego tygodnia, już nie łączę się na żywo, tylko już jestem na żywo połączona z moją koleżanką Izą Burską. Iza, jesteś ze mną? Dzień dobry. Dzień dobry. Iza, historia z mojej znajomości z Izą jest następująca. Ponad 30 lat temu skończyłyśmy Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Byłyśmy razem na roku. Wiesz, Iza, tutaj spotykałam się z Pawłem Koślikiem, aktorem, i z Krzysiem Oleksynem, który w tym roku kończy Szkołę Teatralną, i opowiadaliśmy o szkole, że to bardzo, bardzo specyficzne jakby studiowanie, że po pierwsze jesteśmy tak naprawdę, bo oni też to potwierdzają, i Paweł, który kilkanaście lat temu kończył, i Krzysztof, który w tym roku kończy, że to takie studiowanie, że się jest zamkniętym właściwie non-stop, że Paweł na przykład mówił, że przez 4 lata szkoły to on Warszawy w ogóle nie poznał, bo był zamknięty cały czas na Miodowej. Pamiętasz, że my też właściwie ze szkoły nie wychodziliśmy przez 4 lata. I tak naprawdę to we Wrocławiu znałam, wiesz, Powstańców Śląskich, Jaworową i trochę Centrum. Tam, gdzie teatry były, a poza tym praca, praca i jeszcze raz praca. I to podobno się nie zmieniło. Izunia, ale też dlaczego chcę o tym mówię, bo też mówiliśmy o tym, że do szkoły teatralnej dostaje się zwykle maksymalnie 20 osób i że jesteśmy wszyscy bardzo ze sobą zżyci. I tak rzeczywiście jest, prawda? Tak, to rzeczywiście tak jest, bo to jest tak jakby to było wczoraj, a to jest 30 lat, wiesz, to jest 30, właściwie 31. 31 teraz. Lat, a ponieważ spędzałyśmy ze sobą właściwie non-stop kolo, chociażby byłyśmy w innej grupie, więc troszkę mniej czasu spędzałyśmy na jednym roku, ale w innej grupie, bo w szkole teatralnej, drodzy Państwo, te malutkie roczniki 20-osobowe jeszcze dzielone są na grupy. I w grupach 5-6-osobowych pracuje się osobno na scenach, na wierszu, na prozie, bo trudno by było pracować w grupie 20-osobowej, także żeby profesor mógł z nami jakby nawiązać współpracę, żeby mógł nam jak najwięcej przekazać, profesorowie, to podzieleni jesteśmy jeszcze na mniejsze grupy i my akurat nie byłyśmy w tej samej grupie z Izą. Ale spotykałyśmy się na basenie, potem spotykałyśmy się na wojsku, bo miałyśmy ostatnim rocznikiem, który miał wojsko. Tak, myśmy szkolenie wojskowe przeszły, tak. Tak, oczywiście. Najgorszy egzamin w szkole teatralnej do naszych czasów, bo potem już tego nie było, to był egzamin z wojska. Naprawdę. Przez wojsko można było nie zaliczyć i byli tacy, którzy powtarzali rok przez wojsko. Najczęściej chłopcy, bo panowie jakoś ci mundurowi jakoś nie lubili aktorów. No nie wiemy dlaczego. Ale tak było. Myśmy dziewczyny miały lepiej. Chociaż pamiętasz, że codziennie o 7 rano mieliśmy apel przed wojskiem?
Musiałyśmy stanąć na baczność? To było raz na tydzień. Straciliśmy raz na tydzień, na to bardzo dużo jednak zajęć, bo to było na trzecim roku i nie mogłyśmy mieć innych zajęć po prostu. To było wojsko. Cały dzień. To ale kochana, wiesz, że pamiętam, że to w czwartki było. W czwartki miałyśmy wojsko. No. Popatrz, widzicie Państwo, to jest ponad 31 lat, ale to są tak żywe emocje, bo naprawdę... Bo też te lata są takie intensywne, że zostają przyjaźnie na całe życie. Potem, a poza tym jeszcze szkoła jest tak mała, że właściwie wszystkie roczniki się znają. Także trochę się ten krąg jest większy znajomy. Potem się jeszcze spotykasz w teatrze z kimś się znowu nie spotykasz przez 30 lat, tylko nagle gdzieś, ja spotkałam, pamiętam, naszego kolegę Piotrka Hankusa pierwszy raz po szkole w Sztokholmie, także... Co ty powiesz? Ja spotkałam go tutaj w Zgorzelcu, jak przyjechał z zespołem Śląsk, bo on tam ciągle wokalistą jest chyba w chórze w Śląsku śpiewa. Niesamowite. To co? Izunia, ale wiesz co jeszcze, o co chciałam zapytać? Co najlepiej wspominasz ze szkoły teatralnej? Znaczy najlepiej, jakie jest najsilniejsze twoje wspomnienie? Najsilniejsze moje wspomnienie to chyba są, nie wiem, chyba dyplomy. Ja bardzo przeżyłam dyplomy, bo to było takie bardzo intensywne w moim przypadku, bo musieliśmy się pospieszyć z jednym dyplomem, żeby ten ostatni dyplom zrobić, ponieważ było to w tej samej sali i myśmy się tak bardzo spięli z tym naszym indywidualnym dyplomem, który był indywidualny w szóstkę, że byliśmy chyba pierwszą grupą, która zrobiła ten indywidualny dyplom, bo musiała oddać salę na nasz ostatni dyplom, o którym chyba chcesz trochę powiedzieć, bo on cię trochę wiąże z Rosją. Tak, zaraz właśnie do tego nawiążę. Wiesz, co ja najmilej wspominam? Jak tak właśnie spróbowałam sobie podsumować, jak wiedziałam, że się spotkamy, że wiesz, to razem studiowałyśmy. Wiesz co, dla mnie chyba najwspanialszym wspomnieniem jest ta energia, którą się miało w szkole teatralnej. Takie przeświadczenie, że można góry zdobyć, wiesz? Że mieliśmy w sobie po prostu taki zapał, taki power, to najmilej wspominam. To były 4 lata na takiej, wiesz, życia na takiej petardzie. Przepraszam, poczekaj. Mówię, że to były 4 lata życia na takiej petardzie po prostu, wiesz. Non-stop, fantastyczna energia. A to coś chcesz nawiązać, powiedz? Że między drugim a trzecim rokiem jest taka różnica, że na trzecim roku się ma większą pokorę do tego, co się robi, niż na drugim. Taka gradacja, że na pierwszy roku człowiekowi się wydaje, że jest już aktorem kończonym, na drugim jest już troszkę mniej, a na trzecim to już w ogóle tak już ma tę świadomość, że musi się jeszcze bardzo dużo nauczyć i w ogóle jest na początku drogi, że właściwie wszystko tak schodzi, że gdzie ja jestem. A tak naprawdę człowiek się dopiero uczy, jak wychodzi ze szkoły teatralnej i przychodzi do teatru albo nie do teatru, albo od razu trafia do filmu i tam się dopiero tak naprawdę uczy. Okej, mili Państwo, to powspominałam troszkę z Izą. W tej chwili wracamy. Iza jest w Moskwie, ja tutaj w Zgorzelcu na scenie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. I tak jak powiedziałaś, nasz dyplom wiąże się trochę z naszą wspólną historią z Moskwą. Ponieważ tak się złożyło, że kiedy byłyśmy na czwartym roku, to było dokładnie w 1989 roku, nasz rok został zaproszony przez szkołę teatralną z Jarosławia. To jest szkoła teatralna 300 kilometrów pod Moskwą, z tego co pamiętam. Za Moskwą. Ze strony Polski na północny wschód. Od Moskwy. Tego nie pamiętam. Byliśmy tam, nie pamiętam, ale to chyba tak ponad tydzień tam byłyśmy, prawda? Byliśmy 3 dni w Moskwie, a potem przyjechaliśmy pociągiem przyjaźni. Tak, Wrocławia, nawet dłużej. Potem zostaliśmy tutaj 3 dni. W Moskwie byliśmy, Bo zafundowano na taką wycieczkę. I potem pojechaliśmy dopiero po tych 2 albo 3 dniach na 4 dni do Jarosławia i potem wróciliśmy tą samą drogą. Iza, taki sobie klucz dzisiaj wymyśliłam tego naszego spotkania. Po pierwsze, chciałabym porozmawiać o Moskwie wtedy, o Moskwie dzisiaj. Chciałabym porozmawiać o artystach, o statusie artysty w Związku Radzieckim, bo wtedy, kiedy byłyśmy, to był Związek Radziecki, i status artysty teraz w Rosji.
No i też chciałabym, żebyśmy się odniosły do koronawirusa, do czasu tego, który jest teraz. Jak artystom żyje się w tej chwili w Moskwie, co to jest. Ale to wracamy. Jest rok 1989. Pociągiem przyjaźni wysiadamy w Moskwie i jesteśmy zakwaterowani w hotelu Chudożestwienników Kultury. To pamiętam. Tak. To jest na stacji WDNH. To jest taka stacja, to jest właściwie miejsce wystaw różnych byłych republik rosyjskiej, radzieckich, jak to powiedzieć, Związku Radzieckiego. I tam w tej chwili kilka tych miejsc, gdzie już nie ma republik, to stoi puste, piękne pawilony, które stoją puste, tam są sklepy, tam się wiele dzieje, tam jest no naprawdę bardzo, bardzo, w tym roku zresztą obchodzi 80-lecie to całe centrum wystawowe. Ale poczekaj, bo już mówisz mi, opowiadasz mi o tym, co jest teraz. A ja ciągle będę, wiesz, z uporem maniaka wracała teraz do tego 89 roku. Nie bójmy się tego słowa, do czasów komuny. Wtedy tam byliśmy. To jeszcze było przed 4 czerwca, bo to było 9-10 maja. To był maj, mnie się wydaje, że to był maj. I było strasznie gorące, jak teraz, było teraz gorąco. Jest 11 stopni, a wtedy był upał sakramencki, 30 stopni. Pamiętam, że chodziłyśmy w takich naprawdę letnich bardzo strojach. Tak, pamiętam, że jadłyśmy rozmrożone lody. Pamiętam. Ja ci powiem, jakie jest moje skojarzenie wtedy z Moskwą. Ogromna. Ja co zapamiętałam? Zapamiętałam architekturę socrealizmu. Pamiętam, że to mnie przeraziło. Ogromne, szare budynki, bardzo szerokie ulice. Ja takich szerokich ulic, ja nie wiem, czy ja to dobrze zapamiętałam, bo ty masz odniesienie, jesteś tak, w Moskwie teraz. Ja też pamiętam. Ale pamiętam bardzo szerokie ulice, których nigdy nie widziałam potem. No wiesz, to pewnie gdzieś w Stanach Zjednoczonych, może takie są, ja nie wiem. Ale te ulice w Moskwie były dla mnie porażające. Zapamiętałam metro. Metro, bardzo, oczywiście. Bardzo stromy zjazd do metra, bardzo głęboko się zjeżdżało i piękne stacje metra. Tak, no takie setki, wiesz, socrealistyczne, ale to tak, jest, bardzo piękne to jest metro, bardzo dla mnie dobre wrażenie sprawiało. I setki ludzi, którzy zjeżdżali tym w górę i w dół, tymi schodami, ja tego nigdy nie widziałam wcześniej, wiesz, to było moje pierwsze metro w życiu, które wtedy tam zobaczyłam. Więc moje dla też. Mnie, dla mnie Moskwa wtedy była wielka, szara, człowiek był taki malutki, takie miałam wrażenie. I jedno, co zapamiętałam, co było dla mnie piękne i niezwykłe, to kolorowe cerkwie, wiesz, w tym wszystkim. Dla mnie to było jak kwiaty. Pamiętam, że z okna tego naszego hotelu Chudożestwienników Kultury, cały hotel był, mieli Państwo, ten hotel to były marmury, się wchodziło, to po prostu monumentalny, nasz dom kultury i wejście do holu to jest małe miki przy tym, bo tamten hol to jest razy 20 było jeszcze. Natomiast jak się wchodziło do pokoi, to już było troszkę gorzej. I pamiętam, że nie było ciepłej wody. Nie było ciepłej wody, a toalety to już nawet nie wspomnę. I to było niesamowite, że hol jakby takie... I tak zapamiętałam też, wiesz, właśnie Rosję i Moskwę z tamtego czasu, że blichtr cały, wszystko takie po środku jakby wypucowane, na wysoki połysk, marmury. A jak się gdzieś dalej wejdzie w uliczkę, to nagle ulica przestawała mieć asfalt, był piasek, tak było w Jarosławiu, pamiętam właśnie, że główne ulice były asfaltowe, a cała reszta po prostu tak jakby, wiesz, jakby przyklejone. To zapamiętam i tak było też w tym hotelu, drodzy Państwo, że hol monumentalny, fantastyczny, marmury świecący, a pokoje i toalety i łazienki, to lepiej nie mówić. No więc z tego hotelu widzieliśmy przecudną cerkiew. Taką malutką, kolorową. Opowiedz, bo ty masz historię z tą cerkwią. No, historia jest taka, że nasza jedna z koleżanek bardzo chciała zobaczyć cerkiew. No i myśmy poszły do tej cerkwi takimi... Bo to było chyba nadbrzeże rzeki i ona nas tam tak naprawdę wyciągnęła do tej cerkwi. I trafiłyśmy na nabożeństwo. Ponieważ to dosyć nie było niezwykłe, prawda? To był 89 rok, więc te cerkwie, w których odbywały się... Te malutkie cerkwie nabożeństwa było dosłownie, można było na palcach jednej ręki zliczyć. No tak, i teraz, tak się teraz dowiedziałam, że to faktycznie miałyśmy szczęście. No i ja oczywiście weszłam do tej cerkwi bez chustki na głowie, bo ja nie wiedziałam, że tam jest jak w Watykanie, chociaż w Watykanie to chyba teraz dopiero, że trzeba się zasłonić. No pan jakiś zwrócił mi uwagę, na to ja powiedziałam, że no ja niestety nie wiedziałam, ja nie stąd. I w tym momencie... Pomachała do mnie jakaś babcia w chusteczce i no,
po rosyjsku, prawda, 8 lat miałyśmy w szkole rosyjskiego, więc coś tam rozumiałam. Poprosiła mnie, żebym jej napisała tak zwane wypiski, tak, te, za kogo się tam trzeba pomodlić na tej, w czasie tego nabożeństwa. No i ja tą cyrylicą coś tam wyskrobała, ale ona, do niej w ogóle nie docierało to, że ja mogę, że ja mogę nie być z Rosji, ponieważ moja twarz, drodzy Państwo, była tak rosyjska, że ja teraz nawet jak patrzę, to jestem bardziej rosyjska niż moje koleżanki Rosjanki. No tak, tak mam, z tymi, te moje kości policzkowe zdradzają, że tak powiem, wschód. Mm-hmm. Izunia, co, jak ty zapamiętałaś tamtą Moskwę, tą z 89 roku? Zapamiętałam ją jako taki, przede wszystkim, tak jak mówisz, ulice były bardzo szerokie i ten socrealizm. I nie zapamiętałam tego, co teraz jest tak charakterystyczne dla mnie. Bo w pewne miejsca się w ogóle nie wchodziło. Jak szłyśmy po Arbacie, ja w tej chwili mieszkam niedaleko Arbatu, dosłownie to jest prostopadła ulica do Arbatu. Ja tutaj nigdy nie weszła, bo wchodziło się na Arbat, tam było wiele restauracji, takich knajpeczek. Pamiętam też, że musiałyśmy odstać w kolejce, żeby wejść do herbaciarni, to pamiętam. Tak. To i pyszny kwas chlebowy też na Arbacie. Ale chodziło się Arbatem i dalej się nie wchodziło w te uliczki, a w tej chwili to jest zupełnie inny świat. W tej chwili inna Moskwa, inną Moskwę się odkrywa przed turystami. Właśnie nie tą socrealistyczną, nie tych wielkich muzeów, tylko tą XIX-wieczną, tą, która została zapomniana, tą, którą się teraz odrestaurowuje i to jest takie piękne. Opowiadaj, co teraz jest takiego pięknego? Gdybyście Państwo weszli na jakąś ulicę rosyjską, na przykład tę prowadzącą do Galerii Tretiakowskiej starej, to ja miałam wrażenie, że jestem na nowym świecie. Zabudowa jest tak podobna, to jednak Warszawa była pod zaborem rosyjskim, była i nie była, ale co jest niesamowite, że ci architekci tak tutaj, prawda, krążyli w tej części Europy i te domy są takie tak podobne. I mało tego, ja jestem z Sosnowca i to był zabór rosyjski i ja pewne domy, pewne takich mniejszych miast, ja widzę swoje miasto. Wiesz, w tej zabudowie to jest w sumie śmieszne, bo Sosnowiec jest bardzo małym, robotniczym miastem i nie należy do najpiękniejszych miast, a jednak takie miejsca, gdzie jest troszkę ładniej, tak ładniej, to jest podobnie właśnie, te zabudowania są bardzo podobne do Moskwy. Ale jeszcze o tych zabudowaniach, bo to jest bardzo ciekawe, że od właściwie 10 lat albo 15 dopiero odrestaurowuje się te pałace. Dopiero od 15 lat? Tak. To właściwie wszystko jest naprawdę świeża sprawa, bo wiadomo było, że jeżeli nawet popatrzy się na rosyjskie filmy, to wszyscy mieszkają w te filmy z lat 60., 70., wszyscy mieszkają na nowych osiedlach. Tak. Albo w tych socrealistycznych budynkach, takich zbudowanych za czasów już po rewolucji. Tak. A wszystkie filmy, o których to raczej w dekoracjach kręcono. W Mosfilmie albo w jednym z pałaców, który jeszcze się tam, czy zachowało się ich dużo, ale on miał takie autentyczne wnętrze. A tak, jakby tutaj w ogóle się nie chodziło, to było wszystko zapomniane. Albo w takim stanie, że ludzie tutaj po prostu nie chcieli mieszkać. Bo wiemy, jak wyglądały tak zwane komunałki, prawda? Czyli jedno wielkie mieszkanie. Podejrzewam, że moje mieszkanie, w którym jestem teraz, też tak miało, że było, tu mieszkało na pewno kilka rodzin. No tak, bo to w tamtych czasach, że tak powiem, Związku Radzieckiego, to te wszystkie wielkie mieszkania były przedzielone na kilka rodzin. Na niektórych filmach mamy z tamtego okresu. To jeszcze można zobaczyć w muzeach, na przykład w Muzeum Bułhakowa na Sadowej. Tam jest pięknie pokazane właśnie, jak wyglądała wspólna kuchnia i że Bułhakow miał tam te dwa pokoje, a kuchnia była wspólna, bo to jest to mieszkanie, które jest opisywane w Mistrzu i Małgorzacie, ale to naprawdę, nawet było kilka takich stanowisk do gotowania osobnych.
tak żeby panie wszystkie się spotykały i no, muszę powiedzieć, że ja chyba mam jeszcze pod spodem takie mieszkanie, tak? Bo czasem w sypialni czuję skwarki i jajecznicę najczęściej, po jakąś grochówkę, w takim miejscu, w którym nie powinnam tego czuć, także tak szczególnie w niedzielę. Że myślisz, że tam jeszcze podzielone. Jajecznica. Tak, to jest bardzo, zresztą widać, że nie wszystkie, więc to jest takie specyfika, ale jest bardzo dużo nowoczesnych też budynków takich już powstałych po 90 roku, ja zapraszam do tej Moskwy, która teraz jest odrestaurowana, ponieważ no to są cacka. Prawda, to są pałace, to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale powiedz mi, czy to tak w Moskwa jakby rozwija się dwukierunkowo, tak jak w Warszawie. Warszawa właściwie postawiła teraz ten rozwój, to jest nowoczesna architektura, nowoczesne szklane wieżowce. Ja nie jestem przeciwko temu, powiem ci, mnie się to podoba. Mnie się podoba ta Warszawa taka z tymi nowoczesnymi wieżowcami. To jest taka, ja się jak tam jadę, to czuję się, wiesz, że to jest światowa stolica już. Ale wtedy, wiesz, powstało też centrum biznesu, którego wtedy, jak myśmy były za naszych czasów, 30 lat temu tego nie było, to jest cała nowa dzielnica. Czyli to jest takie nowoczesne, takie city jakby, tak? Takie city, jak city w Londynie. A widzisz. Także tam jest, to jest też niedaleko samego centrum, bo to jest niedaleko za stacją. Czyli też jest mnóstwo takich nowoczesnych budowli, jak w Warszawie powstaje, te wieżowce szklane, to wszystko też, czyli w górę też. Tylko jakby to jest, wiesz, to jest jakby, to powstaje właśnie tam w tym city, ale też na obrzeżach. Ponieważ w tej chwili też metro, które myśmy widziały, to metro się jeszcze rozbudowało i to metro się nadal rozbudowuje. Wtedy jest taka jedna, wtedy była jedna linia, która łączyła w środku, która taka. Wiem, że bardzo łatwo było się poruszać tym metrem, tak, że ono było bardzo intuicyjne. Stacje, ale teraz są dwa dodatkowe takie okręgi, ponieważ w samej Moskwie jest, proszę Państwa, 20 milionów ludzi. 20 to znaczy, milionów ludzi, no to jest metropolia. Także to jest troszeczkę narodą. A powiedz i mi, trudno się. Chciałam zapytać się, Zuńka, wiesz co, bo tak, rozwija się ta nowoczesna architektura, ale czy są jakieś obostrzenia, czy zwracają uwagę na to władze, żeby właśnie pielęgnować, żeby centrum Moskwy zachować takie, żeby odrestaurowywać te zabytki, te piękne rzeczy, żeby tam nie wpakowywać żadnej takiej, wiesz, tych kwiatków nowoczesnych, tylko żeby jakby pokazać to piękno. To jest różnie, bo w wielu miejscach na przykład zachowana jest tylko fasada, a w środku jest zupełnie coś innego. Ale wiem, że w Warszawie też tak się robi niestety, ponieważ minęło tyle czasu, że trudno im się dziwić. Jeżeli jakiś budynek nie był restaurowany 70 lat, no to jest to dużo pracy. Poza tym no to jest jakiś kompromis, jest wykorzystywany wtedy, to są takie lofty, wiesz, albo tam restauracje, albo takie kompleksy restauracyjno, coś w stylu hali koszyków w Warszawie, tylko powiedzmy przystosowanej, na przykład fabryka serów, która jest niedaleko, właśnie jest zamieniona na takie centrum, to jest taka targ z warzywami, ze wszystkim, co można sprzedać świeżym i do tego restauracje, które właśnie przypomina to albo targ Hale Gwardii w Warszawie. Także takich punktów jest bardzo dużo. Piękna jest ta Moskwa dzisiejsza? No ja myślę, że ja ją o wiele bardziej, bo ja ją odkryłam. Myśmy wtedy były tylko 3 dni, ale ja już właściwie nie spaceruję po tych takich. No oczywiście, że jadę czasem, byłam nawet w Muzeum Pabiedy w zeszłym roku, ale to są jakby dwa różne światy, ale myślę, że Moskwiczanie bardzo tęsknią za tą Moskwą i są dumni z tego, że ta Moskwa jest taka teraz jak w XIX, na początku XX wieku, że coraz więcej. Oczywiście to są ogromne nakłady pieniędzy. Mówi się o tym, że jest Moskwa i Rosja, że Moskwa to jest jakby inny świat niż Rosja. I tak samo państwo artystycznie. I tak samo artystycznie. No właśnie. Przejdźmy teraz do artystyczności. Wiesz co, znowu cofamy się do 1989 roku. Co było dla mnie wielkim zaskoczeniem i myślę, że w ogóle dla nas, bo rozmawialiśmy na ten temat,
niesamowita estyma, jaką się cieszyli artyści w ówczesnym Związku Radzieckim. Niezwykły szacunek. Pamiętam, że nie wiem, czy pamiętasz, że dostaliśmy bilety do teatrów. Nie udało nam się do jednego teatru pójść, bo nie było biletów. Tak, ja pamiętam, że... Właśnie, mili Państwo, to był środek tygodnia, a nie udało się dostać biletów do teatru jednego, tak jest żeby tak nasza samo. Grupa... Jest tak samo. 20-osobowa grupa mogła pójść do teatru. Zostaliśmy rozbici. I o czym chcę jeszcze powiedzieć? Nie byłyśmy razem w teatrze, ale pamiętam, w jakim ja byłam. Myśmy trafili na jakąś farsę, wiesz, to pamiętam, że... Ja też trafiłam na farsę, z której uciekłam i jest mi wstyd, ale to już nawet wiem, który to był teatr, bo odkryłam, to był teatr satyry. Myśmy trafili na jakąś gruzińską sztukę, z której po 20 minutach uciekliśmy jeszcze przed przerwą. Wzrok, jakim nas obrzucano, jakbyśmy no więc pochodzili. Właśnie, jakbyśmy słuchaj, mogli być, bo to jest mogli. Najważniejsze, że... Mieliśmy wtedy tego pecha, bo ja tak, wiem, że ale... mnóstwo osób trafiło na naprawdę bardzo fajne przedstawienie. No ja akurat też, nasze grupy nie udało się, ale Izunia, ja nie o tym. Wróćmy do tego szacunku, którym się tam cieszył aktor, cieszyli ludzie tworzący sztukę. To zupełnie niezwykłe. Pamiętam, weszliśmy do toalety, do łazienki przed spektaklem. Przychodziły panie w papilotach, w byle jakich butach, wyciągały eleganckie buty, suknie wieczorowe, rozczesywały papiloty, poprawiały makijaż. To był środek tygodnia. Oni wszyscy szli na to przedstawienie. To było jakby największe święto. To przedstawienie to było dla nich, widziałam to, że to było po prostu jedno z ważniejszych wydarzeń w danym tygodniu, to było to wyjście do teatru. Powtarzam, to był środek tygodnia. Teatr był wypełniony po ostatnie brzegi. I tak jest do tej pory. I tak jest do tej pory. Naprawdę Rosjanie chodzą do teatru, chodzą na wystawy, chodzą do muzeów i malują, i grają na instrumentach. To jest niesamowite. Czyli zobacz, to kultywowanie jakby kultury i ludzi sztuki, które było... Ale artystom tak w tamtych czasach się żyło nieźle. No pod warunkiem, że nie mówili za dużo, ale żyło im się nieźle. Byli szanowani, wiesz. A przede wszystkim mam takie wrażenie, że cieszyli się szacunkiem ogółu, niezwykłym szacunkiem. Jak jest dzisiaj? Tak, nawet pamiętasz, przed nazwiskiem aktorów było, że narodny artyst wtedy Sowieckiego Sojuza, tak. A teraz nadal Rosji, czyli osoby, które posiadają jakieś nagrody. To wszystko jest wyszczególnione za nazwiskiem i to nadal funkcjonuje. Czyli nadal jak mówisz Izabela Burska, aktorka, to już jesteś 10 stopni wyżej niż ktoś inny? Dalej tak jest? Ja myślę, że tak w tej chwili. No jest, mam chyba troszeczkę znajomych tutaj aktorów. Mhm. Myślę, że nie, no aż tak chyba nie jest. Wrażenie, że jak się przedstawialiśmy, gdybym, że... Gdybym może zagrała w jakimś rosyjskim tutaj nawet serialu i ktoś wniósł, to pewnie może byłoby inaczej, a tak to jednak jestem w tym środowisku, to nie ma aż tak, ale muszę powiedzieć, że w ogóle ta profesja, jak wszędzie, cieszy się ogromnym... Wszyscy by chcieli być aktorami. Są cztery szkoły teatralne. Mm-hmm. Cztery szkoły teatralne. Na całą Rosję? Na całą Moskwę. Mm-hmm. Cztery. A w tej chwili, już w latach 90. powstały jeszcze takie masterskie, czyli takie jakby klasy rzemiosła. Mm-hmm, tak. Mm-hmm. W tej chwili jest bardzo dużo aktorów. No i teraz jest dosyć trudno. Ale aktorzy nadal. Ja widzę, jakie są... Bo są z aktorami można się spotkać też w domu kultury. Domów kultury jest bardzo dużo. Mhm. Jak one działają? Powiedz, te domy kultury są na garduszku miasta, państwa? Mają też swoich sponsorów, tak samo jak mają galerie swoich sponsorów i dzięki temu mogą sprowadzać tutaj, organizować, bo wystawy się bardzo często zmieniają. A wiesz, co sobie powstały też nowe muzea, powstały też nowe muzea, które jedno z nich jest niedaleko mnie i tam się bardzo często zmieniają wystawy i to jest Muzeum Multimedia. Muzeum Multimedialne. Wiesz, co mi się przypomniało jeszcze z tamtego 89 roku? Ale że największą kolejkę w życiu, jaką widziałam,
To była kolejka, która ciągnęła się aż do Placu Czerwonego. To była kolejka na wystawę Kandyńskiego wówczas. Tak. Ja byłam właśnie porażona. Ja, to chyba było w Trietniakowskiej. To była galeria Trietniakowska chyba. Słuchaj, ja byłam porażona. Ja myślałam, że to jest jakaś właśnie, że nie wiem, bo tak nam mówili, że do Lenina takie kolejki są, a do Lenina takiej kolejki nie było, jak właśnie do tego muzeum. Myśmy miały chyba szczęście, bo nas ktoś zaprosił. Myśmy były z przewodnikiem. Pamiętasz, z przewodnikiem myśmy dosyć szybko weszli na te, to było... Przepiękna wystawa dzieł Kandyńskiego, ale to były dzieła Kandyńskiego tylko z Rosji. To nie były dzieła sprowadzane z Europy, ale to pamiętam, że to było, poza tym miałyśmy to szczęście, że ktoś nas oprowadził i opowiedział o Kandyńskim. Tak. To było naprawdę, to chyba właśnie jak teraz mówimy o Moskwie, to ja tak naprawdę to najbardziej zapamiętałam. Tak, bo to było tak... Izunia, a jaki jest statut artysty dzisiaj w Rosji? Wiesz, oni nadal są bardzo szanowani, ale jednak no to jest, że artyści nie zarabiają jakichś kokosów. To nie jest tak, że jest bardzo, to co mówiłam, są 4 szkoły teatralne i mnóstwo różnych takich kursów i oni wszyscy są świetnie wykształceni. Jest ogromna konkurencja, także do teatrów też jest dużo powstało, też dużo teatrów, chyba których za naszych czasów nie było. Ja tylko tutaj wspomnę o Teatrze Praktika, o Teatrze Gogol Center i Teatrze Nacji. I o Elektroteatrze. Ja przepraszam za moje może dyletanckie pytanie, ale te wszystkie wielkie teatry typu Teatr MHAT, to wszystko działa? Działa w dalszym ciągu. Przy mały teatr, Teatr MHAT, Wachtangowa. Na Tagance? Teatr na Tagance, dziękuję. Tak, to wszystko. Zresztą na Tagance jest akurat takim bardzo dość nowoczesnym, dość, można powiedzieć, współczesny repertuar, bo zarówno MHAT, jak i Teatr Wachtangowa to jest To są teatry, o których uczyliśmy się na historii teatru, prawda? Tak. I tam jest bardzo dużo aktorów, ale nie wszyscy aktorzy, tak jak wszędzie, trafiają do teatru. Także mnóstwo też grup, ponieważ teraz na przykład dzisiaj jest Dzień Dziecka. W zeszłym roku na Dzień Dziecka było wszystkie dzieci, wiadomo, tutaj jest jak u nas święto, przedstawień teatralnych na świeżym powietrzu jest bardzo dużo. Właściwie na każde święto, nie tylko na Dzień Dziecka. Tutaj te grupy teatralne wychodzą na zewnątrz w Moskwie. Tak, wychodzą na zewnątrz, nawet zimą. Nawet zimą? Zimą, tak. Teraz na Placu Czerwonym co jakiś czas są targi różnego rodzaju, to się nazywa targi 4 sezonów. Tam wiosna, lato, jesień, zima. Na Placu Czerwonym targi? Na Placu Czerwonym, tak. Wow. Na Placu Czerwonym, ale między nie zawsze. Między Leninem a Cerkwią? Tak, między Leninem, Cerkwią, Bo pamiętam, że z jednej strony tego Placu Czerwonego jest przepiękna cerkiew. A domem towarowym, tak. Dom towarowy, jak on się nazywa? GUM. GUM, tak? Tak się nazywa? GUM. Pamiętam ten dom towarowy. Mauzoleum Lenina. No tak, nadal jest. Ale na tym Placu Czerwonym właśnie możesz zobaczyć i karuzele, i przedstawienie dla dzieci. Wow. I możesz w zimie pojeździć na łyżwach. Bo to się zmienia. To się zrobił plac rozrywki, przepraszam. To jest coś, jeżeli ktoś przyjedzie teraz, to mówi, jak to, na Placu Czerwonym? Jestem w szoku, nie wiedziałam o tym. Rzeczy się powinny dziać, a tutaj jest jakiś targ, 4 sezony akurat mamy teraz zimę, a teraz karuzela na Placu Czerwonym. I karuzela nad komikami. Tak, jak ty mnie zaimponowałaś w tym momencie. Można sobie również potańczyć, wiesz, przy przedstawieniu, takie, wiesz, interaktywne przedstawienia. Coś niezwykłego. Wiesz. Ja pamiętam, że to było takie święte miejsce, że tam właściwie to trzeba było cichutko iść nawet, jakbyśmy były. Nie można było śmiać nie można było, Iza, na tym placu, bo tam żołnierz podchodził, jak się śmiał. Ale numer, to sobie przypomniałam, że tam się nie wolno było śmiać na Placu Czerwonym. No bo obok Lenin leży. Tego nie pamiętam. Tego już nie pamiętam. Na szczęście nie byłyśmy w mauzoleum. Nie, nawet nie chciałyśmy, wiesz? O dziwo. Także tak, mówiłam o tych teatrach, mówiłam o muzeach, o nowych muzeach i mówiłam o też nowych teatrach. Także aktorów jest bardzo dużo i no, muszą sobie dawać jakoś radę. Wielu aktorów ma też inne zawody, bo wśród moich znajomych to słyszę, ja też również jestem producentką, albo ja poszłam do szkoły teatralnej, ale już wcześniej coś skończyłam innego. Więc tak, myślę, że ludzie zdają sobie z tego sprawę. To już nie jest taka prosta droga. Tak, że to już nie jest tak prosto, dlatego się zabezpieczają. Może to jest jakiś, naprawdę, u nas też tak jest, że wiele osób ma
albo tak. wcześniej, albo później coś. Znaczy, wiesz, rozmawiałam z Krzysztofem, który, no tak jak ci mówiłam, kończy w tym roku szkołę teatralną. I właśnie rozmawiałam z nim o tym, jaka jest różnica, bo wiesz, jak myśmy kończyły szkołę, to myśmy marzyły o tym, żeby mieć już angaż w teatrze, prawda? Każdy z nas... Ten angaż też był dość łatwy. Tak, on był bardzo łatwy. Ja miałam w ogóle od trzeciego roku już angaż w swoim teatrze w Zielonej Górze. Ale to nie o tym mówię, tylko że to było takie normalne. A w tej chwili, wiesz, o dziwo, na przykład Krzysztof nie pali się do tego, żeby mieć angaż w teatrze. On chce być zatrudniany do projektów. To się na tyle zmieniło. Niekoniecznie, na przykład Krzysztof mówił o tym, że niekoniecznie daje mu bezpieczeństwo bycie zaangażowanym w teatrze. Wręcz przeciwnie. On twierdzi, że to ich ogranicza. No, no ciekawe, musisz prawda? Podać zawsze, tak, no, bo musisz podać, masz grafik, musisz tak, podać, kiedy tak. jesteś dostępna, kiedy miałeś osoby, tak. które dużo grają i w teatrach prywatnych, i w filmie. Ale w Rosji też tak jest. W Rosji też tak jest, tutaj... rozumiem, tak? Że, tak, że niekoniecznie tak. etat na etat się wiążą się etatowo. No, to jest, no bo to jest trudne, wtedy nie możesz dawać takich warunki. A powiedz, a dużo jest produkcji filmowych takich rodzimych typu, nie wiem, jak u nas te jest seriale? Dużo, jest dużo seriali, cały czas Studio Mos Film działa. I dużo jest seriali. Ja jestem, może ja nie jestem ekspertką, bo ja nie mam telewizora. Ups. Także ja oglądam tak naprawdę teraz, szczególnie w czasie pandemii, ja wróciłam do starych rosyjskich filmów z lat 80. i z lat 70. i z lat 60. Tak naprawdę to i uczę się rosyjskiego na nowo właśnie z tych. Pięknie. Także taka jestem może troszeczkę, nie wiem, demodę, że nie idę w te, no jakoś nie wiem, nie wyszło kupienie telewizora i stwierdziłam, że ja już sobie tak posiedzę bez tego telewizora, skoro... Jest ci dobrze. Tak, jest mi dobrze, dlatego nie jestem ekspertką tych właśnie nowych seriali, w których nawet grają niektórzy. Nie, ja tak z ciekawości pytałam, czy to też jest taka, wiesz, no taka, bo u nas taka trochę masowa produkcja przez pewien czas była takich, myślę, byle jakich seriali. Teraz się zrobiła moda na dobry. Teraz te seriale nasze w Polsce są coraz lepsze, takie mam wrażenie, naprawdę. Ale to wszędzie na świecie jest HBO, dla Netflixa, no. Myślę, że też dlatego jest tak dużo aktorów, że nagle produkcje... serialowe tak ruszyły i ludzie mają zatrudnienie, bo myślę, że inaczej rynek by już wcześniej no, ograniczył. Ludzie by tak, ludzie by się tak ale też mnóstwo... na siłę zostać aktorami, bo artystami się bywa, tak? Artysta. No ja cały czas powtarzam, ale że artysta to rzemieślnik. W zeszłym roku, a propos tej szkoły teatralnej, bo to było bardzo, niedaleko mnie jest jedna z głównych szkół Vidis i to był czerwiec i ja wiedziałam, że tam jest ta szkoła i to były egzaminy, nie wpuszczano nawet za bramkę, był taki tłum osób i wyczytywano, wiesz, nie, bo to jest też w takim pałacyku i jest przy ulicy jest brama, to za tę bramę nie wpuszczano. Żeby tylko ale mówisz o egzaminach wstępnych? O egzaminach wstępnych. Takie tłumy były, tak? Tak. Bardziej, że oni też, te dzieciaki wcześniej zdają egzaminy, bo oni mają rok krótszą szkołę. Tak? Oni zdają maturę, jak mają 18 lat właściwie. A jeśli ktoś poszedł wcześniej do szkoły, no to 17. Więc oni wychodzą w ogóle ze szkół teatralnych, jak mają 21-20 lat. No my też. Ja miałam 22 lata, jak skończyłam szkołę, ty ile? 18 no ja jak zaczęłam, 22 lata jak skończyłam. Bo ty jesteś jakoś z grudnia. No bo ja jestem z grudnia i tak wiesz, od razu, to była moja szkoła pierwszego wyboru. Tak. Izunia, dzięki ci piękne za tą podróż taką do tamtej Moskwy i opowiedzenie o tej współczesnej, ale znajdujemy się w czasie szczególnym. Znajdujemy się w czasie szczególnym, w czasie pandemii. No u nas w Polsce, wiesz, no na pewno wiesz, bo przecież żyjesz też tym na bieżąco, ale poluzowali już nam prawie wszystko. Nawet teatry mogą być otwarte, chociaż jest to z takimi obostrzeniami, że nie wiem, czy którykolwiek teatr się zdecyduje. 50% publiczności, poza tym wiesz, no, odkażanie po każdym, no to są też ogromne koszty. Nie wiem, jak to dokładnie będzie, pewnie teatry też są głodne. Jak jest ten czas pandemii w Moskwie? Bo też jest... Od dzisiaj tak? Otwierane są parki.
i można spacerować do 2-3 km, Od domu? tak, ale trzeba mieć maseczkę, Mhm. bo wcześniej można było, więc teraz nie wiem, jak Bo gdzieś się poczekaj, Iza, oddalę. bo mogę ci jeszcze zadać pytanie, bo to jest Tak? bardzo ciekawe, bo ty właśnie dopiero od dzisiaj, a do dzisiaj, czyli dzisiaj mamy, który dzisiaj jest? No, dzisiaj jest pierwszego, dzisiaj jest Dzień Pierwszy Dziecka. czerwca. Pierwszy czerwca, czyli ty od marca do pierwszego czerwca. Oficjalnie zamknięto pracę w muzeach 20 chyba 7 marca albo Czyli troszeczkę od wcześniej. końca Znaczy marca. teatry też wcześniej, już przestały właściwie 9, 12, to one już właściwie przestały działać. Czyli Muzea wszystko podobnie jak u pozamykano. nas, podobnie jak u nas. Tak. I wy do dzisiaj mieliście bardzo ostrą kwarantannę. Czy tobie To znaczy wolno ci było z domu osoby, które wychodzić? pracują, też nie było takiej ostrej kwarantanny, bo ludzie jednak pracowali. Także też dużo później były szkoły zamknięte. Chyba było z 2 tygodnie później, czy nawet, nie wiem, wpadłam w dziurę czasową i w tej chwili musiałam sobie wszystko dokładnie, pamiętam tylko, kiedy ja się zamknęłam za samoizolacji, było to 12 marca i chodziłam już po tej samoizolacji tylko do sklepów, tutaj A niedaleko. co was obowiązywało w tym czasie takiej ostrej kwarantanny? Co wam wolno było, czego nie wolno było? No nie można było jeździć ani metrem, ani autobusem. Trzeba było mieć specjalną przepustkę, jeżeli jechałaś do pracy. Albo Czyli z gdzie domu indziej. można było wychodzić, czy nie można było? Można było wychodzić z domu, ale do sklepu, no wiesz, można było wyjść no, do sklepu, a móc się ewentualnie przejść tam po ulicy, ale parki były zamknięte. Wiem, że Parki, rozmawiałyśmy, bulwary były jak zamknięte w Lubelu. rozmawiałyśmy jakiś czas temu, to powiedziałaś mi, że jedyne, o czym marzysz, to teraz o tym, żeby pójść do parku. Tak, tym bardziej, że No, pada od od dzisiaj kilku możesz. dni i jest tak zielono, nie jest ciepło. Może na szczęście nie jest ciepło, bo ja myślę, że to jednak trzyma dzieciaki i dorosłych w domu. Nie chce się wychodzić, jak pada i jest 12-11 Jak szkoła stopni. w Rosji? Szkoła jest No, zdalnie? szkoła jest zdalna i no i wiele osób pracuje też zdalnie, bo to są ogromne, tak jak mówiłam, to metro. Pozwala ludziom przemieścić się w ciągu godziny albo 2. Niektórzy dojeżdżają do pracy 2 godziny. To jest po prostu Iza, fenomen. a co Tak się więc mówi gdzie? o edukacji tej zdalnej? Jak to w Rosji dają sobie z tym radę? U nas średnio, wiesz? Wiesz co, no, ja nie mam takiego, że tak powiem, tutaj się nie przygotowałam, ponieważ gro moich znajomych ma takie małe dzieci, które jeszcze nie chodzą do szkoły, albo są to znajomi, którzy mają już od dawna Dorosłe jakieś dzieci. online zdalne szkoły, bo na przykład są z Argentyny albo z jakiegoś innego kraju. Także te szkoły już dawno przeszły na lekcje online, ale wiem, że no, to wszystko było zamknięte, że jeżeli dzieci w przedszkolu, no to wiadomo, potem to spada na A rodziców, powiedz mi, prawda? bo Edukacja. u nas przez ten czas tej ostrej kwarantanny to naprawdę miasta były jak wymarłe. Też taka Moskwa była, Tutaj tak? też, ale no, na początku ludzie chyba sobie nie zdawali sprawy, że jest tak niebezpiecznie. I no, ja się trzymałam raczej w domu, ale widziałam, że no, jest trochę ludzi na samym Arbacie i nawet na początku tej kwarantanny, właśnie to jest, już po kwarantannie, czyli na początku kwietnia, kiedy przychodziłam do sklepu w maseczce i w rękawiczkach, to patrzono na mnie jak na dziwoląga. Bo to Tak? jeszcze było taki czas, kiedy panie sprzedawczynie nie miały maseczek, czasem ludzie przychodzili, a czasem nie. Było mniej ludzi w sklepach, to fakt, ale kiedy tam szyby wstawiono chyba dopiero miesiąc temu do sklepów spożywczych, wiesz, Iza, takie na jak dzień u nas. No. dzisiejszy oficjalnie ile jest I o, zachorowań? już mówię, 415 tysięcy. W Rosji, całej Rosji. Tak, z tego 176 ludzi, którzy wyzdrowieli, 4855 zgonów, plus jakieś tam, bo to było pewnie, bo to jest liczba z Czyli godziny około pół 11. miliona ludzi oficjalnie chorowało Tak, no ale w trzeba Rosji. wziąć pod uwagę, że połowa tego to jest w Moskwie. Połowa tego to jest Moskwa. Tak, A jak piszą statystyki. szpitale dawały sobie radę w Moskwie? Nie wiesz. No, dawały sobie tak jak wszędzie. No, Tak jak wszędzie. myślę, że sobie jakoś dawały radę, no ale to już można sobie doczytać, bo to jest Izunia, dobra, kończymy te trudny tematy temat. psychospołeczne czy jakieś tam inne. Kultura.
Wiesz co, ja właściwie ze zdziwieniem, ale też nie ukrywam, że z zafascynowaniem przyglądałam się temu, jak w tych czasach takiej ostrej kwarantanny i w ogóle tego właściwie wykluczenia artystów z życia, no bo no, praktycznie rzecz biorąc, wiesz, zostali pozbawieni z dnia na dzień wszystkiego, no, jak wiele innych zawodów, ale myślę, że w przypadku artystów jest to dosyć szczególne. Bo dla nich praca zdalna niestety nie istnieje, no bo co mogą zdalnie? No. Ale właśnie, okazało się, że mogą. I wiesz co, mnie zafascynował ten wysyp kultury online. Jak jest w Rosji? Czy jak sobie radzą artyści w tym czasie? No, bardzo dużo teatrów, tak jak i w Polsce, można wrzuca swoje przedstawienia online. Mhm. Gro ich jest na Instagramie. Mhm. Czyli można oglądać tylko w tym czasie, kiedy jest to... U nas na Facebooku no, najwięcej, wiesz? Tak, no? ale właśnie mhm. Wydaje mi się, że w ogóle wśród... jest bardzo popularny Instagram. Że w Rosji tutaj. Bardziej Instagram. Tak, tak, mhm. Naprawdę. Ja wchodziłam i na stronę facebookową, i na stronę Instagram i okazywało się, że na Facebooku nie ma tego przedstawienia. Mogę tylko oglądać przez Instagram. Tak jest na przykład z teatrem z Gogol Center. O, widzisz. To jest ten teatr, słynny teatr Kiryła Serebrennikowa, o którym mm. było swego czasu tak głośno. Mm. Także tu linki wysłałam, także można sobie potem zobaczyć. Izunia, ale powiedz mi, a koncerty artyści tak koncerty, zwane? No. Tak, koncerty też można oglądać właśnie przez strony internetowe. Mm. Ale też jest bardzo dużo wywiadów, mhm. bo wiele teatrów ma taki system, że może nie może puścić przedstawień, ale aha. za to codziennie albo nawet dwa razy dziennie są wywiady. Na przykład młodszy aktor pyta starszego, tak jest w Teatrze Wachtangowa. To ale jest bardzo piękne, ciekawe. Jak bardzo on, ciekawe, tak, jaki piękny pomysł. Wywiady, tak, no. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Albo czyli w takiej konwencji troszeczkę uczeń-mistrz, tak? Młody aktor. Opowiadanie i to jest bardzo pomysł. Ciekawe. I to jest, świetne. Ja odkryłam to teraz, bo właściwie uczę się na tym rosyjskiego. To znaczy, nie mówię dobrze, ale jednak już coraz więcej rozumiem, no bo to się można włączyć, tak jak wiesz, taki jakiś masz taki live, oni to nazywają efir. Mm-hmm. Nie wiem właśnie, czy jak to jest z języka, ale mówią na live, to efir. Mm-hmm. Także tych efirów jest bardzo dużo i czasem nie ma, musisz coś wybrać, mm-hmm. bo okazuje się, że jest 5 różnych live'ów albo zoomów w tym samym czasie i chcesz wszystko zobaczyć. Mm-hmm. Ale też jest bardzo ciekawa, oczywiście aktorzy czytają poezję, czytają sztuki. No to u nas też bardzo to się tak rozpowszechniło. Bardzo ciekawe, widziałam propozycję też jednej ze szkół teatralnych, filmowych, w którym brała udział moja koleżanka, bo mamy tutaj też koleżankę w szkole teatralnej jednej, takiej moskowskiej szkole filmowej z Krakowa, po krakowskiej szkole, panią Magdalenę, która zaprosiła mnie na taki Zoom. I oni grali sztukę przez internet. No u nas też któryś z teatrów to spróbował. Balladyna tak, chyba nawet ostatnia tak, premiera. Tak, więc to jest bardzo ciekawa forma i tego tutaj się pojawiło sporo, ale są też, wiele jest webinarów, okazuje się, że na przykład aktorzy z innych krajów, z Rosji, mówią, jak to było, jak oni zaczynali swoją karierę na przykład w Stanach albo w Anglii, jak im się udawało. Jakie tam mają myki, czyli, co trzeba, jak agent, co trzeba zrobić, jak najlepiej swoje... Czyli znaleźli taką niszę sobie artyści w internecie w tym czasie. Ale to trzeba mieć na to jakiś pomysł, prawda? Bo to tak nie jest takie proste. No. Ja kiedyś oglądałam taki wywiad z Tomaszem Kotem i jak on opowiadał o innych osobach i o Nowym Jorku, prawda? Ale on już wchodził z dużym filmem, ale też są osoby, które wchodzą jakoś teraz, jakoś inaczej właśnie z boku, ale trzeba wiedzieć, jak to działa. I dużo jest właśnie takich zoomów i młodzi aktorzy tutaj się uczą, jak to zrobić, żeby już nie wiem, nie popełniać błędów kolegów. Bardzo fajny pomysł. Ale mam jeszcze taką jedną ukochaną stronę, która okazuje się jest teraz też stroną międzynarodową. To się nazywa Skazki na domu, czyli Fairy Tales at Home, bajki w domu. I są czytane
opowieści, bajki, czasem w częściach, czasem jedna bajka. Naprawdę mam tam paru ulubionych aktorów. Poczekaj, teraz odezwę się do Państwa. Mili Państwo, moja audycja poniedziałkowa to też jest tak zwany cykl polecam. Dzisiaj ja polecać Państwu nie będę niczego, wszystko będzie polecała Iza. I między innymi pod audycją właśnie Iza powkleja te wszystkie linki, gdzie będziecie Państwo mogli sobie skorzystać. Czyli już mamy pierwsze polecenie, to jest skazki, bajki. Skazki niepisane normalnie łacińskim alfabetem, skazki na domu. Aha. To się potem tam wyświetli i tam naprawdę można fajne rzeczy posłuchać, króciutkie rzeczy. I druga taka, tego chyba nie wkleiłam, ale to się nazywa Nagryczkie Doma. To są właśnie wywiady. Nagryczkie Doma to jest taki żart, dlatego że jak wprowadzono kwarantannę, to zabrakło kaszy gryczanej. Bo podstawą u nas papieru toaletowego. Rosjanie bardzo lubią kaszę gryczaną i to jest, wiedzą, że to jest bardzo zdrowe i w pierwszych dniach nie można było dostać kaszy gryczanej. Teraz już jest, jest jej bardzo dużo. Nie ma problemu z kaszą gryczaną, ale jak to już kulinaria w Rosji, to będzie osobny temat, ale i tak się nazywa ten Zoom, to jest akurat na Facebooku Nagryczkie Doma i tam są prowadzone znowu wywiady. Nawet widziałam wywiad z Natalią Wodianową, także z Francji. Także naprawdę jak ktoś chce, to znajdzie bardzo dużo dla siebie. Łącznie z tym, że są na przykład w tej chwili puszczane, taka jest nagroda w Moskwie, Złota Maska. Aha. Co roku. I teraz są puszczane przedstawienia, które zdobyły tę nagrodę, tę Złotą Maskę, w poprzednich latach i naprawdę można zobaczyć bardzo dobre przedstawienia. Znaczy niektóre mają, bo nie wszystkie, niektóre mają angielskie napisy. Także słuchaj, wiesz co, ci muszę powiedzieć, że jest za 10:05. A myśmy się martwiły, czy my damy radę pół godziny gadać. Słuchaj, a myśmy jeszcze nie skończyli tak w ogóle tematu. Tak się dwie duły spotkają, to tak... No tak bywa, tak bywa. I Zunia, pięknie ci dziękuję, bo my o 17 mamy wejście na żywo, wiesz, rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego. Bardzo ci dziękuję, że byłaś z nami, że poopowiadałaś Państwu. Słuchajcie, przede wszystkim pod audycją będą linki. Iza, czy ja mogę cię prosić, żebyś powklejała te linki po prostu w komentarzach pod audycją? Dobrze, to już jakby mi się nie udało, to poproszę o pomoc, bo ja tam dobrze już wysyłałam część, ale będę... Bo, wiesz co, ale pod audycją, bo ty wysyłałaś tak, do mnie audycją, na tym. Także bardzo, bardzo cię proszę. Państwa zachęcam do tego, żebyście korzystali. Dziękuję ci pięknie i pozdrawiam się. Pewnie się jeszcze zgadamy nie raz. Pa, pa. Dawstrieci. Ewentualnie paka. Paka, Izulka. I bardzo dziękuję. Miło mi było, że mnie zaprosiłaś. I no cóż, Moskwa, temat rzeka. Właściwie miałam tutaj mnóstwo notatek. No właśnie. Niewiele powiedziałam, ale... Ja też się łapię na tym, że wiesz, nie pogadałyśmy, tak, nie, że nie poruszyłyśmy tego, tych wielu ja tematów, nadzieję, o te, które się umawiałyśmy. Że nie zanudziłyśmy Państwa. Może chcieliście Państwo o czymś innym usłyszeć, no a tutaj tak... Jeżeli Państwo chcecie, to prosimy o komentarze. Z Izę jeszcze mogę ubłagać i możemy się z Izą spotkać raz jeszcze. Ale też postaram się wysłać jak najwięcej linków, żebyście Państwo sobie sami zobaczyli, bo nie opowiedziałam o filmach, prawda, które można też zobaczyć. Tych no miałyśmy przygotowane więcej. Także mam nadzieję, że Państwo sobie zobaczycie to, co lubicie. Izunka, dzięki dziękuję piękne, bardzo. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam, Beatko. Pa. Zdrowia. Pa, pa, kochanie. Zdrowia nam wszystkim. Dziękuję Państwu pięknie. Widzimy się za tydzień. Za tydzień spotkamy się z moim gościem specjalnym, Piotrem Bukartykiem. Do zobaczenia.